Dzień dobry, witam Państwa w sobotnie popołudnie. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze spotkanie. Zagadeczkę czekam, aż mi jakąś rzucą na ekran. Proszę bardzo, mamy jakiś tutaj wigilec. Wigilec to jest nazwa miasta, to znaczy nie wigilec, tylko odpowiednio oczywiście ułożone te literki utworzą nazwę miasta, także proszę się spróbować zastanowić. Rozumiem, że jest to miasto w Polsce, tak? Raczej miasto w Polsce, więc jeśli ktoś z Państwa rozszyfruje, o jakie miasto chodzi, to zapraszam do telefonu, do studia po pierwszą nagrodę 50 zł. Przypomnę tylko, że w naszym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. Dobrze, no to zastanówmy się, co to jest ten wigilec. To nie jest żadne wigilijne ciasto, tylko jakieś miasto. Miasto, którego nazwa nam się odkryje, jak ułożycie Państwo w kolejności te wszystkie literki. Zobaczmy, jak będą szły dzisiaj nam te właśnie takie geograficzne może zagadki, bo wczoraj nasze spotkanie wieczorne właściwie spędziliśmy na takich zagadkach na spostrzegawczość. Troszeczkę było ciężko. Dlatego mam nadzieję, że może po tym okresie świąteczno-sylwestrowym, a jeszcze przed feriami, kiedy też wiele osób będzie pewno podróżować, przemieszczać się gdzieś, to myślę, że właśnie takie zagadki z nazwami miast w Polsce to powinno się Państwo w miarę łatwo i przyjemnie rozwiązywać. No, jeśli dobrze odczytuję tę nazwę miasta, to nie wiem, czy jest to akurat inspiracja na zimowy wypoczynek. Ale zacznijmy od tego, a zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, 50 zł, startujemy, telefon do ręki, proszę spróbować wykręcić nasz numer telefonu, czy dla komórek, czy dla telefonów stacjonarnych, to jest ten sam numer 704-304-304, jeśli ktoś jest gotowy, to zapraszam do studia. No, to nie jest aż tak strasznie trudne, ale rzeczywiście chyba raczej nie miasto na wypoczynek zimowy. Chyba tam nie jest najczystsze powietrze, o ile się nie mylę. No, posłuchajmy, może ktoś z Państwa rozszyfrował, o jakie miejsce chodzi, to zapraszam do studia. Wigilec. Śmiesznie się ułożyły te literki w jakieś takie dziwne słowo. Brzmi naprawdę jak takie ciasto specjalnie na Wigilię. Wigilec. Dobrze, ale jest to nazwa miasta. O, i mamy telefon. Dzień dobry. Tam. Dzień dobry. Jakie miasto się układa? Gliwice. Też mi się tak wydaje. Jeśli pan tak mówi, to chyba musi być dobrze. Gliwice. Brawo, 50 zł wygrane, pierwsze koty za płotę, mamy pierwszego zwycięzcę, pierwszą grę rozegraną, proszę Państwa. To przechodzimy do trudniejszych zagadek, dobrze? Jeśli ktoś myślał, że będzie tak łatwiutko cały czas, no to się pomylił i to srogo, bo w tym momencie zrobiło się trochę strasznie. Na pierwszy rzut oka strasznie, ale jak dacie się wciągnąć w tę grę, to mam nadzieję, że nie pożałujecie. W tym bałaganie literowym, w tym takim bezsensownym ciągu liter są dwie nazwy miast ukryte. To są polskie miasta, napisane po polsku, od lewej do prawej, ze wszystkimi, po kolei literki są obok siebie, nie to, że się gdzieś tam wychwytuje po całym tym tekście. Jest jeden mały myk. Ortograficznie powinno się zaczynać od wielkiej litery nazwa miasta, nie w tym wypadku. No tutaj jest, mogą, nie muszą, to jest taki, te wielkie litery w tym przypadku to będzie taki troszeczkę właśnie podstępik, który utrudnia rozwiązanie tej zagadki, ale
nie gadajmy za dużo, zanim Państwo nie spróbują, dobrze? Ja proponuję ze swojej strony po prostu bardzo uważnie linijka po linijce czytać i szukać. Zaczynać właśnie matawi, to nic się nie czyta, to może atawi, to może tawi, wig i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to jest trudna robota i dużo roboty przede wszystkim, ale tak sobie myślę, że może w sobotę po południu to część osób przynajmniej zastałam w pełni mocy, bo w końcu już niektórzy zdążyli się wyspać, odpocząć troszeczkę, najeść się troszeczkę, dojechać gdzieś tam do domu. Widzę, że chyba wszyscy wrócili przynajmniej tutaj do nas, do Warszawy, bo jest już taki ruch, jakiego nie było od chyba 10 dni na drogach, a jest sobota, także wszyscy chyba powracają, tyle że wszyscy są gdzieś w sklepach, widzę, uzupełniają zapasy, także nie jestem pewna, czy wiele osób już sobie spokojnie zasiadło przed telewizorem o tej porze. Dla Państwa to im mniej osób przed telewizorami, tym lepiej, bo oznacza to, że tym mniejsza konkurencja, tym mniej chętnych do gry, tym mniej chętnych do rozwiązywania zagadki. No a skoro mniej chętnych, to jeszcze mniej osób ją de facto rozwiąże i do nas zadzwoni. Także ogólnie ujmując, droga do studia stoi otworem, nie blokuje jej milion innych osób, więc naprawdę myślę, że warto właśnie, zwłaszcza właśnie w tych pierwszych zagadkach na początku programu o tej porze brać udział, bo naprawdę właśnie tak jesteśmy na takiej rozgrzewce, rozpędówce. Chociaż zagadka już jest z tych trudniejszych. Będą jeszcze trudniejsze, ale ta jest już z trudniejszych. Taka najłatwiejsza to były te gliwice, ta nazwa miasta do ułożenia właśnie jako pierwsza zagadka. Tutaj przyznaję, że jest już bardziej wymagająca zagadka i pewno nie dla wszystkich, no nie dla leniuszków, bo jednak troszeczkę tutaj trzeba popracować, poczytać, podejść bliżej do telewizora, przyjrzeć się, skoncentrować się, wychwycić, co tam się daje wychwycić. Sama przepraszam, zerkam gdzieś tam w boczek, bo tam mam właśnie telewizor z wyświetlającą się Państwa zagadką, a sama z ciekawością zastanawiam się, jakie te nazwy miast dało się tam wcisnąć i czy je widać, czy ich nie widać. Nie widać za bardzo. Nie rzucają się w oczy. Udało się komuś coś odczytać? Kochani, dwie przypomnę są, dwie nazwy miasta, także proszę do mnie nie dzwonić, jeśli ktoś znalazł jedną nazwę, to jeszcze nie daje nagrody. Nagroda 50 zł. Wystarczy wykręcić numer, trafić do studia, podać dwie nazwy miast, które wyłapałeś z tego tekstu. Z tym, że tu uprzedzam, nazwa miasta musi być w całości wklejona w ten tekst. Nie to, że sobie tam gdzieś wychwytujesz literki po całym tym tekście i układasz z tego jakąś nazwę miasta. W całości wklejona w ten tekst. Na tym polega właśnie trudność. No tutaj też jest zaburzona sprawa z tymi wielkimi literami, bo wszyscy automatycznie i podświadomie szukamy nazwy miasta, że ona się musi zaczynać od wielkiej litery. Tu niekoniecznie tak musi być. Wręcz przeciwnie, te wielkie litery nie raz, nie dwa będą wręcz utrudniały zadanie. Mamy Śmiałka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie miasta pan znalazł? Lubin i Puck. Reżyser mówi, że prawidłowo. Ja się zastanawiam. Uuu, trudny ten Puck. Trudny. Lubin troszkę łatwiejszy, bo od wielkiej litery się zaczynał, ale tego Pucka nie znalazłam. Brawo dla pana. Brawo i 50 zł zasłużone. Bardzo gorąco gratuluję. Cieszę się, że się udało wygrać. Lecimy dalej w takim razie. Proszę Państwa, dobrze, słyszę, że będzie podwyżka. Już widzę dlaczego, bo 5 nazw szukamy. 100 zł do wygrania i szukamy 5 nazw miast. Czy to łatwiej, czy trudniej? Trudniej, no bo więcej nazw. Trzeba wszystkie te nazwy znać, żeby je wychwycić, ale nie panikujmy. Mam nadzieję, że szybko uda się komuś z Państwa te nazwy wychwycić. Już mamy pewną wprawę. Widzieliście Państwo, ci, którzy nie bardzo wiedzieli,
jak się zabrać do tej zagadki, o co w niej chodzi, jak szukać tych miast, jak one są wpisane. To przed chwileczką ten pan, który rozwiązał poprzednią zagadkę, gdzie były wpisane nazwy Lubin i Puck, mogliście Państwo zobaczyć, jak to ostatecznie wygląda, czego szukamy tak naprawdę. Także mam nadzieję, że już teraz będzie łatwiej pod tym względem, bo wiemy, w jaki sposób właśnie te nazwy są, mogą być wklejone w ten tekst. Natomiast na pewno trudniej, no bo aż 5 nazw i trzeba je wszystkie znać, żeby je znaleźć, prawda? Więc jest to siłą rzeczy trudniejsze. Patrzę, czy coś tam się rzuca w oczy. Nie rzuca się. No, trzeba też przyznać, że te nazwy miast, które do tej pory brały udział w naszych dzisiejszych konkursach, czyli Gliwice, Lubin, Puck, to nie są to największe miasta w Polsce. Także może to też jest problemem, że nie są to takie te największe metropolie, tylko no jednak mniejsze miasta, które może nie wszyscy znowuż, których nazwy nie wszyscy znają. No to można sobie właśnie przypomnieć. Myślę, że to fajne. W sumie fajne są te zagadki geograficzne, bo właśnie dają do myślenia. Gdzie to jest? Co to jest? Co tam można ciekawego zobaczyć? Nie wiem, czy 5 to nie jest za dużo troszeczkę, tak szczerze mówiąc, ale jeszcze chwilkę czekam, bo może ktoś sobie z tym poradzi. Jest ktoś dobry z geografii przed telewizorem? Geografii Polski. No słusznie, reżyser tutaj mi upominał, mówię, słuchaj, nie wystarczy być dobrym z geografii, żeby tę zagadkę rozwiązać. To jest na tyle wizualnie pogmatwane, że właśnie ciężko wychwycić te nazwy. Także ktoś może je znać, a niekoniecznie musi je w tym bałaganie widzieć. Dla wielu z nas myślę, że jest to ciężkie zadanie ze względu właśnie na to, że nie ma żadnych przerw między tymi literami, że to jest taki ciąg bez sensu ustawionych liter, wielkich, małych, żadnych kropek, żadnych znaków właśnie takich przestankowych. No, jest to trudne do spojrzenia. Kiedyś mówiłam, jak w taką podobną zagadkę kiedyś Państwu prezentowałam, że to trochę wygląda, że czasem takie maile przychodzą, nie? Czasem na pocztę naszą tą elektroniczną przychodzą takie maile, gdzie właśnie coś się popsuło i jest masa jakichś właśnie znaków, liter, to wszystko jest połączone i człowiek próbuje z tego wychwycić, czy gdzieś tam jest jakiś fragment tekstu. Jest to straszne zadanie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś próbował, ale naprawdę, no właśnie to jest mniej więcej to, co teraz Wy musicie zrobić, czyli z takiego właśnie bałaganu wyłowić parę słów, które mają sens i znaczenie. Te słowa to nazwy miast. No ciekawa jestem. Tu tylko uprzedzę tych, którzy może włączyli przed chwilą telewizor. Proszę Państwa, te nazwy są w całości wklejone w ten bezsensowny ciąg liter. Także nie to, że jedną literkę sobie wyszukujesz w jednym miejscu, drugą w drugim, trzecią gdzieś tam jeszcze indziej. Cała nazwa, litery obok siebie i cała nazwa wklejona w tekst. Nie musi się zaczynać od wielkiej litery. Wiem, że wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że nazwy miast właśnie od tej wielkiej litery się powinny zaczynać, ale no między innymi dlatego ta zagadka jest właśnie trudna, troszkę tak wykorzystuje to nasze automatyczne myślenie, że o, ma się zacząć od wielkiej litery. I przez to, że się nie zaczynają, albo no, nie wszystkie się zaczynają od wielkiej litery, to dużo trudniej się tych nazw szuka. Człowiek się ich nie spodziewa po prostu tam. No, nie mówiłam, że będzie coraz łatwiej. Wręcz przeciwnie. Najłatwiejsze zagadki, zawsze przypominam, są na samym początku programu, czyli dzisiaj było to o 15:45.
A teraz już przechodzimy do coraz trudniejszych. To ta dobra wiadomość jest taka, że mogę Państwu za to dać więcej pieniędzy, za taką trudniejszą zagadkę. Proponuję 150 zł i mam nadzieję, że to zachęci część z Was do tego, żeby w ogóle się tej zagadce przyjrzeć. Sądzę, że niestety to wygląda tak, że ktoś jak nawet przez przypadek włączy telewizor na naszym kanale i zobaczy to, to myśli sobie, że coś nam się zepsuło. A coś im się zepsuło, coś im się źle wyświetliło. I ludzie przełączają, bo nie chcą się z tym zmagać. Nie, to jest jakiś problem, to jest za dużo tych liter. Poza tym w ogóle generalnie wygląda na to, że nie bardzo lubimy czytać. No a to jest jednak coś, co zestaw liter, który trzeba przeczytać. Trzeba przeczytać od początku do końca, a teraz powolutku to pismo jako takie troszkę wychodzi chyba z mody, bo wszyscy oglądają telewizję, wiadomości oglądają w telewizji, filmy w telewizji. Mało kto, szczerze mówiąc, do pisanych form przekazu trafia. Proszę Państwa, warto, bo skoro jest milion rzeczy, które są przeciwko tej zagadce, milion rzeczy, które w związku z którymi ta zagadka będzie odstraszać wielu widzów, jaki jest tego wniosek? Nie będzie zbyt wielkiej konkurencji, więc jeśli komuś z Państwa się uda to rozwiązać, to myślę, że naprawdę bardzo łatwo trafi do studia. Przypomnę, bo minęła czwarta, może ktoś tam wrócił do domu, może ktoś zasiadł do obiadu, włączył telewizor. Przypomnę, co jest grane. Taki tekst, właściwie nie wiem, czy to nazwać tekst, czy zestaw przypadkowych liter. Trzeba w nim znaleźć 5 nazw miast. Nazwy są w całości wklejone w ten tekst. Trzeba je przeczytać od lewej do prawej, od początku do końca. Wszystkie literki są obok siebie, tak? Nie są to takie miasta, o których się mówi na co dzień, nie wiem, w telewizji. Nie są to jakieś tam najsłynniejsze, największe miasta w Polsce. I może na tym polega problem. Sądzę, że mam nadzieję, że te nazwy są nam znane. Ja też jeszcze, proszę Państwa, nie znalazłam tych nazw, także tak się trochę mądrze, ale wiem na ogół, jak koledzy te zagadki robią. Zresztą wystarczy posłuchać, jakie dotychczas dzisiaj były nazwy miast do rozszyfrowania. Były Gliwice, był Puck i Lubin, czyli małe miasta stosunkowo, prawda? Właśnie to może jest problem, że nie bardzo Państwo wyszukujecie tutaj, może nie znacie wszystkich tych nazw. No, tak czy siak jest ich 5. Ten tekst jest wklejonych, właśnie wpisanych w całości 5 nazw miast. I jak tak człowiek na to popatrzy i spróbuje to rozwiązać, to naprawdę dziwi się, jakim cudem jest tam 5 nazw, skoro nie widzi ani jednej, albo na przykład jedną się udało gdzieś tam wypatrzeć. No, a jednak się zmieściły i jest tam 5 nazw, więc proszę próbować, a jeśli komuś się uda, to z kolei zapraszam jak najszybciej do studia, zanim po prostu więcej osób się temu przyjrzy. Może niektórzy, zanim zaczną rozwiązywać zagadkę, czekają, bo mają taką nadzieję, że może ta zagadka szybciutko zniknie, może rozwiąże ją ktoś inny, a ja się będę bawił przy jakiejś innej, przyjemniejszej, łatwiejszej, mniej wymagającej. To jest wymagająca zagadka, ta, w której trzeba czytać, szukać, wytężać wzrok. Tu jest parę różnych umiejętności potrzebnych, żeby to rozwiązać. Trzeba troszkę kojarzyć się na geografię Polski, bo te nazwy miast trzeba znać, żeby je znaleźć. B, trzeba umieć czytać i to tak, chcieć, nie mieć, prawda, oporów przed tym, a wiele ludzi nie lubi czytać. No, to wymarudziłam jeszcze podwyżkę. 200 zł dostaniemy w sumie nagrody. Chyba sam reżyser po tym, co zaczęłam opowiadać, się zastanowił, że może rzeczywiście jest to troszeczkę za trudne. Może nie to, mało zachęcające zadanie właśnie przez to, że trzeba przebrnąć przez serię właśnie tych nic nieznaczących, przypadkowo połączonych liter,
generalnie taki bałagan. Ja tu proponuję tak może do tego próbować podejść, że właśnie czytać od początku. Najpierw zaczynamy od tego drg, no to tu chyba nie, prawda? No to drg, no to rg, my, g, my i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to jest kupa roboty, zaczynać czytać ten tekst od każdej kolejnej litery, ale takie widzę rozwiązanie, bo może w którymś momencie się Państwu przeczyta coś, co skojarzy Wam się właśnie z... że to jest nazwa miasta. Jest ich 5 do znalezienia. Może warto sobie zapisać, nie wiem. Proszę Państwa, a czy jednak je zadam pytanie, może troszeczkę na wyrost, ale jednak. Może jest ktoś, kto znalazł już te 5 miast, co? Może udało się komuś już właśnie 5 nazw namierzyć. Gotowy jest do odpowiedzi, bo nie wiem, czy zauważyłeś, mamy naprawdę sporą podwyżkę i bardzo konkretne pieniądze do wygrania za tę zagadkę. Z 200 zł do wzięcia, nie za każdą zagadkę tyle płacimy. Ta jest, uważam, dość trudna i no tu taka zachęta w postaci tych większych pieniędzy, zachęta, żeby w ogóle się temu przyjrzeć. Nie wiem, czy wszyscy... są skłonni właśnie do podjęcia wyzwania. Jest to wyzwaniowa zagadka. Dużo roboty. Nie ma pewności, że wszystkie nazwy miast znasz. Ma ktoś te 5 nazw wyszukane już? Może? To by było super. 10 chwil. 10 chwil. Proszę Państwa, nie ma co czekać. Jeśli jest ktoś, kto rozwiązał, to bierze telefon do nas, dzwoni, wygrywa pieniądze, dobrze? No bo przed nami jeszcze naprawdę sporo zadań. To jest sobotnie popołudnie. Ja liczę na to, że z każdą chwilą będzie Państwa coraz więcej, także przed telewizorami. Także chciałabym po prostu zaproponować różne zagadki dla każdego. Dlatego nie będziemy tak długo czekać na, nie wiem, jedną osobę, która ewentualnie kiedyś rozwiąże zagadkę. Jak się nie da, to zmienimy, idziemy dalej. Dobrze? Dzisiaj nie będziemy, nie wiem, za długo czekać, także też wy nie czekajcie. 8 chwil, nie trzeba czekać do pojawienia się zera na ekranie, to jest czas na to, żeby ktoś z Was zakończył rozwiązywanie tej zagadki, wykręcił numer, trafił do studia, podał nam odpowiedź, wygrał 200 zł. Za poprzednie zagadki płaciłam po 50 zł, 4 razy wyższa nagroda w tej chwili. Jest wyzwanie, ale też są pieniądze. 5 nazw miast jest ukrytych w tym tekście. Czy komuś udało się te nazwy wyszukać? Jedna osoba nam wystarczy z taką właśnie znajomością geografii i też chęcią do popracowania jednak przez chwilę. Czy mamy kogoś takiego, kto chciałby jeszcze nagrodę odebrać? 200 do wygrania. I być może wystarczy jeden raz do nas przedzwonić, bo tak, trzeba do nas zadzwonić, żeby trafić do studia, albo przez komórkę, albo przez telefon stacjonarny i numer jest cały czas tu na dole, to jest 704 304 304. Tak, liczę na to, że może koło tej siódemki, bo już kogoś usłyszę tutaj na antenie. 6, bo tak jak powiedziałam, nie trzeba czekać do końca odliczania. Proszę Państwa, to jest czas, na który umawiamy się, dajemy jeszcze na tę zagadkę. Jeśli ktoś rozwiąże ją przed upływem tego czasu, to tylko lepiej. To tylko lepiej, bo da nam szansę właśnie już do zaprezentowania następnej zagadki, chyba już innego typu, nie Michał? Bo wydaje mi się, że jak żeśmy trafili na taki opór troszkę i długo czekamy na odpowiedź, to myślę, że już przejdziemy do innego typu zagadek. Widocznie w tej materii to już jest maksimum, co zresztą nie dziwne, naprawdę wydaje mi się, że to jest trudne zadanie. Trudne zadanie, źle się patrzy na te litery, trudno się to czyta, przede wszystkim trzeba przeczytać, więc trzeba, nie wiem, czy wziąć okulary, czy podejść bliżej do telewizora, no wysilić się. Ale wysiłek, za który będzie sowita zapłata. Proszę Państwa, dobrze, ponieważ zostało nam tylko 5 chwil do zakończenia tej zagadki, to troszeczkę tutaj, myślę, spuścimy z tonu i zapłacimy Państwu tę nagrodę za 3 nazwy.
trzy nazwy znaleźć tutaj też jest bardzo trudno, trzy nazwy miast, a czas się kończy, więc spróbujmy po prostu, żeby po prostu nie poszło to wszystko na marne, żeby ktoś wygrał tę nagrodę. Zostały cztery chwile, także minutka, osiem, cztery chwile to jest naprawdę niedużo i tu mam nadzieję, że za momencik usłyszę po prostu odzew. Trzy nazwy miast, trzy, nie pięć, trzy. Trzy nazwy miast. Znajdź w tym tekście, w tym zestawieniu liter, w tym bałaganie literowym, znajdź trzy nazwy miast, podziel się z nami wiedzą swoją, tym co znalazłeś, odkryłeś, a wygrasz 200 zł. Tak, jeśli raz próbowałeś do nas zadzwonić, nie udało ci się trafić do studia, naprawdę warto powtórzyć tę czynność. Każda próba może zadecydować o tym, że trafisz na antenę, także naprawdę warto. Także proszę jeszcze raz, trzy chwile mamy, trzech nazw szukamy. Czy komuś się trzy nazwy udało znaleźć? Tak, wrzeszczę te trzy, bo niektórzy może odeszli od telewizora z troszkę... zrezygnowali po prostu z dalszych poszukiwań. Tymczasem myśmy tutaj troszkę poszli Państwu na rękę i zapłacimy całą nagrodę za trzy nazwy miast. Dobrze? Czyli teraz już tylko wystarczy do nas zadzwonić. 704-304-304. Proszę o odpowiedź. Kto wie? Ostatni moment, uwaga. Rozwiązujemy. Dobrze, czas się skończył. Może ktoś czekał, aż się pojawi to zero na ekranie. Czy ma ktoś trzy nazwy znalezione? No może to pomoże, no mamy ostatni moment właściwie, ale dobrze, no to na tę ostatnią chwilę zaproponujmy ten bonus, bo mamy jeszcze taką możliwość, że właśnie jak się tak długo nie udaje Państwu rozwiązać jakiejś zagadki, okazuje się ona być bardzo trudna, to możemy Państwu zaproponować takie dodatkową grę właściwie, takie naprawdę duże pieniądze, bonus taki, nie wiem ile zaproponuje reżyser, czekam cały czas, aż coś tam wyświetli. Proszę Państwa, no bogato. Ktoś będzie mógł wygrać nawet 4800 zł plus 200, czyli w sumie nawet 5000. Jak będzie to wyglądało? Jeśli podasz te trzy nazwy miast, wygrywasz na 100% 200 zł, a później w ciągu 30 sekund zadam Ci 5 pytań. 5 pytań, które na ogół są naprawdę dość proste, takie powiedziałabym z wiedzy takiej naprawdę podstawowej. I jeśli odpowiesz na te 5 pytań, wygrywasz jeszcze 4800 zł. W sumie masz 5000.
Podoba Wam się ten pomysł i taka wizja? 5000 zł na samym początku stycznia wpada w sobotę. No, ktoś się spodziewał, że tak szybciutko się zwrócą święta i Sylwester. No, trzeba spróbować w takim razie. Zapraszam, kochani, kończymy tę zagadkę. To jest taka, no właściwie ostatnia deska ratunku. Proszę spróbować, dobrze? Jeśli ktoś do tej pory nie miał chęci wgryzienia się w tę zagadkę, no to jeszcze parę chwil poczekamy, bo mam nadzieję, że taka kwota jednak więcej osób zachęci do ciężkiej bądź co bądź roboty. Proszę się w to wgryźć, w ten tekst, wyszukać trzy nazwy miast. Czytacie Bdrgm i Wertiu i Kejwarzy i tak dalej, później Drgm i Drgm i tak dalej, i tak dalej. Po prostu szukacie, w którym momencie coś tam kliknie, coś zaskoczy, nagle usłyszysz jakąś znajomą nazwę w to wplecioną. Poprzednia zagadka wyglądała podobnie, były nazwy Lubin i Puck. I tu mylące są te wielkie, małe litery. Ortograficznie i z przyzwyczajenia szukamy, że powinno się zaczynać od wielkiej litery ta nazwa miasta. No nie, właśnie tutaj te wielkie litery są głównie po to, żeby nas zmylić i wprowadzić nas w błąd, ale proszę szukać, że naprawdę każda metoda jest dobra, byleby tylko ktoś szybciutko trafił do studia z odpowiedzią, bo do wygrania jest bardzo dużo pieniędzy, nawet 5000 zł. A kolejne zagadki czekają, jest dzisiaj sobota, mam nadzieję, że uda mi się spotkać więcej osób przed telewizorem niż w poprzedni dzień i chciałabym, żeby wszystkie te osoby znalazły dla siebie coś, dla siebie jakąś zagadkę, jakąś szansę na zarobienie sobie pieniędzy, bo myślę, że grudzień dla wszystkich nas był dość męczącym pod względem finansowym miesiącem i każdemu by się przydał taki zastrzyk gotówki. No to proszę spróbować rozwiązać zagadkę, dobrze? Jeśli się komuś uda, to z kolei proszę nie czekać już na żadne dodatkowe zaproszenia, tylko chwytać telefon, wykręcać nasz numer telefonu. Jeśli próbowałeś wcześniej, a nie udało ci się trafić do studia, spróbuj raz jeszcze. Każda taka próba, właśnie mówię, może zadecydować o tym, że trafisz do studia. Dobra, skupcie się przez sekundę i czekam na rozwiązanie. Jeśli udało się znaleźć te trzy nazwy, to albo komórka, albo telefon stacjonarny i jeden sposób, żeby zagrać o 5000. Trzeba do nas zadzwonić. 704-304-304 to jest nasz numer ze wszystkich telefonów. Znalazł jedną nazwę czy dwie, to też proszę nie pędzić do tego telefonu, nie ekscytować się jeszcze za bardzo, bo nie ma nagrody za jedną czy dwie nazwy. Na tym polega trudność tej zagadki, że szukacie Państwo trzech nazw. No,
pora kończyć. Naprawdę goni nas czas przede wszystkim. Czas i jakaś tutaj, no moje takie przekonanie, że właśnie chciałabym zagrać coś dla każdego. Tu specyficzne zdolności trzeba mieć i spostrzegawczość, i pracowitość, i koncentrację, i znajomość geografii, znajomość tych nazw miast, prawda? Także może troszeczkę zbyt dużo tych umiejętności jak na jedną osobę. I czy dużo jest takich osób? Nie wiem. Jak widać, nie za dużo, bo już pewno, zwłaszcza przy zaproponowanej kwocie 5000 zł, już pewno byśmy mieli chętnego do odpowiedzi w studio, gdyby ktoś tam był, kto potrafi to rozwiązać. Co się dzieje? Za trudne jest, proszę Państwa, trzech nazw nie dajecie rady znaleźć? Troszkę szkoda pieniędzy, troszkę szkoda, bo po zmianie zagadki no nie będzie takiej kwoty do wygrania proponowanej. A tu nawet 5000 ktoś może trafić. Dobrze, jest tam ktoś skupiony, najedzony, zrelaksowany, kto jest w stanie przez to przebrnąć. Ja nie mówię, że jest łatwo, bo rzeczywiście nie jest, ale jak tak się w to wgryziesz, poczytasz, popatrzysz, tak przefiltrujesz ten taki zepsuty e-mail, jak ja to nazywam, to może coś wychwycisz. Wychwycisz jedną nazwę, może do jakiejś takiej wprawy dojdziesz, w tym wychwycisz drugą, a później już zostaje ci tylko trzecia, a jak wychwycisz trzecią, to chwytasz telefon i po prostu tylko do nas już dzwonisz. Tutaj tylko uprzedzam, że no przy trudniejszych zagadkach, jak jest niewiele osób, które potrafią rozwiązać, to jeszcze mniej osób próbuje do nas zadzwonić. Dlatego często muszę Państwa prosić, żeby ten nasz numer wykręcić po raz drugi, czy po raz trzeci, po raz kolejny w każdym razie, bo skoro nie słyszycie nikogo na antenie, ani siebie nie słyszycie na antenie, to znaczy, że nikt jeszcze do studia nie trafił. Ja tylko mam nadzieję, że to nie jest tak, że nikt w ogóle nie próbuje, że nikt nie rozwiązał tej zagadki, że wszyscy Państwo żeście zdezerterowali i nawet nie próbujecie. 5000 zł ktoś może wygrać. Za łatwe zagadki nie ma tyle pieniędzy, także nie łudźmy się. Dlatego jest dużo pieniędzy, bo jest trudna zagadka. Chociaż jedna osoba wystarczy, naprawdę, wystarczy jedna osoba i żeby chociaż jedna osoba spróbowała się do nas tutaj dostać, to już będziemy w domu, będzie dobrze. Widzi ktoś trzy nazwy miast? Są tutaj, naprawdę są. Wiem, że na początku może Wam się to wydawać nieprawdopodobne, jak ktoś patrzy na te tak bzdurnie układające się litery, ale gdzieś tam w którymś momencie te nazwy najpewniej wychwycisz. No chyba, że my pokażemy odpowiedź, ale to o tyle byłaby porażka, że no nikt nawet nie spróbuje tych 5000 wygrać. No to będzie żal. No dobrze, no nie, no bo to też nie ma sensu czekać. Nie ma sensu czekać dłużej, skoro mamy następne zagadki. Ostatnia chwila, proszę Państwa. Następne już nie będą geograficzne, to Wam mogę obiecać. Następne zagadki już nie będą geograficzne. Także ci z Was, którzy tego nie rozwiązali, nie chcą się w ten tekst jakoś tam wczytywać, to proszę o chwilkę cierpliwości. Czekamy ostatnią chwilę na kogoś, kto spróbuje może to rozwiązać i najwyżej zmieniamy. Po prostu pokażemy Państwu odpowiedź. Innym kolorem zaznaczy, gdzie były te miasta i jakie to były te miasta. Przypomnę, że te nazwy miast są w całości wklejone w ten tekst. Od lewej do prawej, od początku do końca, literka przy literce. Natomiast niekoniecznie zaczynają się od wielkiej litery. I może niekoniecznie są to duże miasta. To jest może ten problem, bo nawet trudno znaleźć kogoś, kto może wszystkie te trzy nazwy zna po prostu, a co dopiero jeszcze wychwyci z tego.
No nic, mamy ostatnią chwilę, różnie dobywa, są różne zagadki o różnym poziomie trudności. Też Państwo macie różne zdolności i wiele zależy od tego naprawdę w takim naszym programie, na kogo danego dnia trafimy przed telewizorem. A może jest ktoś, kto jest wyśmienity z matematyki, natomiast kompletnie litery go przerażają, a geografii w ogóle nie zna. I czeka na jakąś inną zagadkę, dlatego nie chciałabym marnować już więcej czasu. Jeśli nikomu nie udało się tego rozwiązać, zmieniamy, a jeśli komuś się udało, to nie czekamy, tylko dzwonimy, gramy o te duże pieniądze, a my sobie później już dalej gramy coś innego. Nie marnujmy czasu. 704-304-304. Proszę spróbować do nas się dostać. Ale nie wiem, czy jest problem, wiesz, ludzie wiedzą, że się dostać na nas przez telefon, to chyba wiedzą ludzie, natomiast myślę, że może być problem z tymi trzema miastami jednak, jak ja tak na to patrzę. Co mamy następne w planie? Matematykę? Bo układamy takie równania z zapałek, ale to dobrze, będę Państwu o tym mówić, jak już się pojawi ta zagadka. Nie wiem, jak Wam mogę pomóc. Tu tylko cierpliwość. Może nie wiem, może na przykład... Że na przykład nie zaczynać od samego początku szukać, tylko od połowy na przykład zacząć te linie właśnie, te ciągi liter przeczesywać. To jest jak szukanie igły w stogu siana troszkę, ja wiem, ale no co ja poradzę, że mamy takie trudne zagadki też. No to, proszę Państwa, komuś się pewno udało, może ktoś nawet myśli sobie, że a dla niego to nie było takie trudne, bo akurat te trzy nazwy miast dobrze zna, ale proszę mi uwierzyć, to nie wszyscy po pierwsze te nazwy znają, po drugie naprawdę wiele, wiele osób jak widzi w ogóle jakiś tekst, to od razu rezygnuje z dalszego słuchania, o co chodzi, bo ludzie nie czytają, bo nie wiem dlaczego, ale czytanie... Wychodź z mody. Gdyby tutaj leciał jakiś film i w tym filmie trzeba by było rozpoznać miasta, na pewno by więcej osób się do tego przymierzyło. Natomiast jeśli chodzi o litery, czytanie, a jeszcze taki galimatias, to wiele ludzi rezygnuje od razu. A niepotrzebnie, bo może właśnie takiej osobie jednej czy drugiej, która zrezygnowała, właśnie udałoby się to rozwiązać i byśmy mieli już zagadkę z głowy, ktoś by sobie wygrał pieniądze i to nawet naprawdę być może nie małe, bo można nawet trafić 5000 przy tej zagadce. Proszę Państwa, bo czas nam ucieka strasznie szybciutko, strasznie, a naprawdę jeszcze parę fajnych rzeczy mam dla Was na dzisiaj przygotowanych. Dlatego chciałabym do 16.30, dobrze? Załatwmy to do 16.30. Jeśli się nikt nie zgłosi, to no... To będę już napierać na reżysera, żeby jednak inną zagadkę zaproponował, ale naprawdę największą radość by mi sprawiło, gdyby ktoś wziął ten telefon, zadzwonił do nas, rozwiązał zagadkę, a na samym końcu tego procesu właśnie może nawet wygrał 5000 zł. Także to jest ta optymistyczna wersja i na to czekam. W ciągu półtorej minuty to się musi wydarzyć. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, jeśli tylko masz rozwiązaną zagadkę i weźmiesz telefon do ręki, do mnie zadzwonisz. To się naprawdę może zdarzyć. Pod warunkiem, że rozwiązałeś zagadkę, bo tu muszę uprzedzić, że jeśli ktoś dzwoni tylko do nas po to, żeby powiedzieć, że ojej, jednak bym zagrał te 5000, to nie, ale nie znam rozwiązania zagadki, to nie. No, gdyby tak było, to już dawno by ktoś tu dzwonił. Problem polega na rozwiązaniu zagadki, znalezieniu tych trzech nazw miast w tym właśnie tekście. Niecała minuta do 16.30. Tam na górze
wyświetlili mi taki właśnie zegarek, stąd wiem. Niecała minuta, proszę Państwa, 45 sekund, mobilizacja. Jeśli ktoś znalazł dwa miasta, to już naprawdę rzutem oka ostatnim patrzy, trzecie miasto, to szybciutko łapiemy telefon i po prostu próbujemy, nawet te osoby, które raz spróbowały, a nie udało się jednak trafić do studia, bo nikogo tu nie słyszałam, to jeszcze raz warto spróbować. Zagadkę masz już rozwiązaną, najgorsze masz już za sobą. Teraz próbuj jeszcze wygrać pieniądze. 704-304-304. Właściwie prosty numer, można nawet zapamiętać, byleby dzwonić z komórki, ze stacjonarnego. Kończy nam się czas. 5 sekund, proszę bardzo, 16:30. Proszę o trzy nazwy. No, jeszcze chwileczkę czekamy. Ale coś to widzę. A czy my jesteśmy gotowi z następną zagadką? Tylko trochę szkoda zmieniać 5000 na 50 zł. I dlatego tak jeszcze przeciągam, udaję, że nie słyszę reżysera. Anka. Nie udawaj, i tak zmienię zagadkę, nawet jak ty tego nie powiesz. Także dobrze, to jeszcze chwileczkę, dobrze? Dajmy Państwu jeszcze szansę, bo tak sobie myślę, że może ludzie, nie wiem, z jakichś spacerów takich popołudniowych wracają albo właśnie kończą ten obiad i może właśnie włączą telewizor i wiesz, że może więcej osób się przyłączy, to z kolei większa szansa, że ktoś rozwiąże i ktoś jeszcze zechce do nas zadzwonić. Nie zachęca Państwa ta wizja, że można 5000 wygrać? Nie zachęca nikogo? Wyobrażacie sobie, co można by było zrobić z taką kwotą? Ja sobie zawsze wyobrażam, jak Państwu tyle pieniędzy proponuję. Wyobrażam sobie, jak by było fajnie, jakby tak właśnie na początku roku taka kwota wpadła na konto. Na pewno byłaby radość i super fajne wydawanie. No. To samo tak nie spadnie z nieba. Nie spadnie z nieba, także troszkę się trzeba narobić, żeby zarobić. Dlatego namawiam, spróbujcie chociaż to rozwiązać. Ja wiem, że to wygląda bardzo źle na pierwszy rzut oka, bardzo źle, bo ten tekst jest, nikt nie wie, o co chodzi. Myślę, że część osób w ogóle od razu, nie słuchając mnie, nawet nie czytając polecenia, przełącza na inny kanał, bo myślą, że coś nam się popsuło, że coś nam się wyświetla, bo jest jakiś błąd. To nie jest błąd, od razu krzyczę. To jest Państwa zagadka, za którą ktoś jeszcze na dodatek może zarobić 5000 zł. Warto spróbować. Trzeba znaleźć trzy nazwy miast w tym tekście. W całości te nazwy są wklejone. To są nazwy polskich miast, ale no, tu muszę przyznać, nie są to takie największe miasta polskie. No, może dlatego właśnie jeszcze tego nikt nie rozwiązał, bo może trudno znaleźć kogoś, kto te wszystkie trzy nazwy kojarzy. Trzy nazwy. Jeśli znajdziesz, bierzesz telefon, dzwonisz do nas i próbujemy wygrać 5000 zł. 704-304-304. Słyszałam już dzisiaj telefony, słyszałam odpowiedzi. Już dzisiaj wygrywali u mnie gracze pieniądze. Także da się.
tylko trzeba spróbować. Były łatwiejsze zagadki, było, nie wiem, do ułożenia z wymieszanych liter jedna nazwa miasta, Gliwice na przykład. Było to łatwiejsze, oczywiście, że tak, ale proszę Państwa, naprawdę wierzę w to, że komuś się to też uda rozwiązać. Może to kwestia tego, że przy trudniejszych zagadkach mniej osób próbuje do nas zadzwonić, dlatego wtedy zawsze Państwa proszę, to proszę jeszcze raz spróbować zadzwonić, żeby ktoś trafił na ten moment, kiedy ta linia jest otwarta. Każda taka próba może się właśnie zakończyć tym sukcesem, a sukces jest niebagatelny, 5000 zł może do Ciebie trafić. 4 stycznia w sobotę, pierwszy tydzień roku, a Ty zaczniesz z przytupem, od razu z 5000 wygranymi. Tu cały czas wisi nad nami groźba tego, że nawet sam reżyser, bo ja to jeszcze bym pewno się litowała i czekała, aż się ktoś znajdzie chętny na tę zagadkę, ale reżyser już tu napiera na mnie, Anka, nie chcą ludzie tego, nie lubią może czytać, nie chce im się szukać, może nie kojarzą tych miast, zmieńmy na coś łatwiutkiego, co każdy z przyjemnością sobie tam spojrzy na to, zapłacimy może 50 zł i no szansy na pewno na 5000 nie będzie, ale za to szybko usłyszymy telefon. No i trochę ma rację, bo już coś się powinno wydarzyć, już jakaś ta zagadka nowa powinna się, powinniśmy już zmienić rodzaj zagadki, bo doszliśmy do jakiegoś takiego tutaj, no może zbyt trudnego etapu. Tylko mi szkoda pieniędzy, szkoda mi tej szansy, szkoda mi tego właśnie dreszczyku emocji, że ktoś może wygrać nawet 5000. No jednak to co innego 5000, a 50 zł. Daj jeszcze chwilkę. Półtorej minuty dostaniemy. Półtorej minuty, mam nadzieję, że ktoś z Państwa to wykorzysta. Półtorej minuty, uwaga, uwaga. Dobrze, na poważnie, proszę Państwa, nie miejcie wątpliwości, są tutaj te trzy nazwy, naprawdę są. To jeśli ktoś patrzy na to i myśli sobie, że to niemożliwe, zobaczycie, bo nawet jeśli ktoś z Was nie poda tej odpowiedzi, to my to zaznaczymy po prostu innym kolorem, on pokaże, gdzie te nazwy były. Także na pewno są, tyle że trzeba je właśnie wyszukać i to potrzeba do tego chwilkę czasu, troszkę cierpliwości, dużo skupienia, trochę spostrzegawczości, trochę wiedzy, parę elementów się na to składa, dlatego ta zagadka jest trudna i dlatego jest taka opłacalna dla tego, kto ją rozwiąże. Jeśli znalazłeś te trzy nazwy, łap telefon, zanim to albo zmienimy, albo ktoś inny ci to rozwiąże i zgarnie ci pieniądze sprzed nosa. Bo będziesz się wściekał, jak ci ktoś to zrobi. Jak teraz ktoś na przykład tu trafi do studia, a może trafić zanim ten czas dobiegnie końca. 30 sekund. No śmiało, jeszcze raz proszę spróbować. 704-304-304. Uwaga, proszę Państwa, wędruje do kogoś 5000 zł? Trzy, dwa, jeden i jeśli ktoś czekał na ostatni moment, do ostatniej sekundy, to uwaga.
Jeszcze chwilkę. Poczekaj, Michał, nie pokazuj, dobrze? Nie pokazuj jeszcze tych miast. Udało się? Znalazłeś te trzy nazwy, to zrobiłeś, odwaliłeś naprawdę kawał roboty. Czemu by nie spróbować teraz za to zarobić? No. Jeszcze chwileczkę, czekajmy, dobrze? Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. A no właśnie, już wyświetlił, co mi powiedział. Mówi, no i masz, doczekałaś się. Dojechałaś do końca programu z tą zagadką. No, no ale rozumiecie mnie państwo, że mi trochę żal szansy na te pieniądze. No, dla państwa, z waszego punktu widzenia mi żal, bo gdybym ja siedziała przed telewizorem i miała do wyboru grać o 50 zł albo o 5 tysięcy, to wolałabym o 5 tysięcy. Faktem jest, że to jest trudna zagadka i może się nie chce nikomu, ale dobrze, może to, że kończymy program, może to kogoś zmobilizuje. 10 chwil. Koniec programu. Nie będzie już innej zagadki. Monika o 17:05 się z państwem spotka i będzie miała jakieś inne zagadki. Mam nadzieję, że nie będzie musiała mojej kończyć. Nie, 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 to niemożliwe. Dobrze, kochani, musimy się zmobilizować. Nie mogę zostawić takiego trudnego zadania na początek nowego programu, zwłaszcza, że zawsze zaczynamy od jakichś łatwiejszych zagadek, także no nie ma szansy, żeby się zgodziła to rozwiązywać, więc musi się znaleźć zwycięzca. Jeśli jest ktoś, kto te trzy nazwy wyszukał, to musi się zgłosić do studia i spróbować jeszcze wygrać swoje 5 tysięcy. No to zapraszam, zapraszam wszyscy, tylko tu już w tym momencie naprawdę nie ma żadnej taryfy ulgowej. Nie ma, jedna nazwa za mało, dwie nazwy za mało. Tylko jeśli znalazłeś trzy nazwy miast, próbujesz, dobrze? Tych z państwa, którym nie udało się tego rozwiązać, namawiam teraz na kawusie. I 5 po 5 Monia wejdzie tutaj z nowymi zagadkami, łatwiejszymi, przynajmniej na początku. Także w tym momencie jedna osoba, ale za to taka, która naprawdę to rozwiązała od początku do końca, ma te trzy nazwy, zna te miasta, nie zmyśla jakichś tam nazw dziwnych. Zapraszam, zapraszam, proszę spróbować wygrać jeszcze te 5 tysięcy.
Kończymy. Kończymy. I czasem to jakoś tak informacja o tym, że kończymy program państwa troszeczkę mobilizuje. Jakoś tak ta adrenalina powoduje, że nagle ktoś nie mógł znaleźć trzeciej nazwy i nagle znalazł. Albo proszę zawołać kogoś z domowników do pomocy. Może oni wyszukają. Pieniędzy będzie dużo do podziału, jak się to uda wygrać. Także grupową robotą zapraszam. Nie trzeba czekać, aż się wyświetli tu zero, albo jak już, nie wiem, będzie muzyczka na końcu programu, bo to już na pewno będzie za późno. Dzwońcie do mnie teraz, rozwiążcie tę zagadkę, pogadamy sobie jeszcze chwilę, pożegnamy się i polecę, dobrze? Także kiedy jesteś gotowy, kiedy te trzy nazwy znajdziesz, po prostu dzwoń. No Matulu, no. Ale dostałam zadanie. Państwu też dałam na sobotę, no ale kiedy jak nie w sobotę? No, w końcu w sobotę po południu chyba powinna być moc. No. Przecież nie w piątek wieczorem czy w czwartek wieczorem macie najwięcej energii, jest szansa, że zostanę kogoś wypoczętego przed telewizorem. Dlatego dzisiaj, no dlatego tak. No ale za to tyle pieniędzy jest możliwych. I, no, i teraz pytanie, czy ktoś da radę? Jak rozwiązałeś, to najtrudniejsze masz już za sobą. Teraz spróbuj jeszcze trafić do studia. A to już jest naprawdę, no można z zamkniętymi oczami zrobić, bo wystarczy wziąć do ręki telefon komórkowy czy stacjonarny, a nasz numer jest prosty. 704-304-304. I naprawdę nieraz wystarcza jeden, jedyny, a nawet pierwszy raz w życiu wykręcić nasz numer telefonu, żeby trafić do studia i rozwiązać zagadkę i zgarnąć pieniądze. Trzy chwile, proszę Państwa. Trzy, dwa, jeden i będzie po programie. Pokażemy Wam rozwiązanie, ale co to za przyjemność dla mnie pokazać Wam, że Wam się nie udało. Nie chcę, żeby tak było. Musi się znaleźć zwycięzca. Udało się komuś? Pomęczyłeś się, poczytałeś, poszukałeś, odkryłeś te trzy nazwy. No to czemu jeszcze nie spróbować teraz zarobić? Bawmy się dalej, bawcie się Państwo. To jest emocja. Znaczy, są emocje, jest zabawa. I ostatni moment, uwaga. Musi się dobrze skończyć. Monia już tam czeka. Ja w każdej chwili mogę zakończyć, wyjść i Monika przyjdzie z nowymi zagadkami, tylko czekam tak do ostatniej chwili, bo ciągle mam nadzieję, że ktoś się właśnie zmobilizuje i właśnie może wykręca w tej chwili nasz numer telefonu i zaraz mi tu trafi do studia z dobrą odpowiedzią i może mi to wygra 5000. Także dlatego czekam. Ale Państwo nie czekajcie, dobrze? Bo naprawdę to im szybciej, tym lepiej. Po co to się denerwować, czy się uda, czy się nie uda. Dzwoni, traf, wygraj, skończymy. Bdrgmi i wetił. Znalazł ktoś w tym szaleństwie trzy nazwy miast. Zapraszamy. Zapraszamy. Jeszcze nie wyświetlamy rozwiązania, dobrze? Ja wiem, że jest zero, wiem, ale nie wyświetlamy jeszcze rozwiązania, bo niektórzy tak czekają, jak się pojawi to zero, żeby
do nas zadzwonić, to śmiało razem może 704-304-304. Jeszcze poczekaj, poczekaj, poczekaj jeszcze. Trzy nazwy miast. Tylko proszę nie zmyślać, tak? To były w całości wklejone nazwy. Literka obok literki. To nie to, że tam sobie brałeś literki z różnych miejsc w tym tekście i skleiłeś coś sobie. Nie, to wszystkie literki obok siebie i wklejone całe nazwy. Trzy. I chociaż jedna osoba. Proszę. No, proszę Państwa. Próbuje ktoś? Nie wyświetlamy rozwiązania. Czekamy do ostatniej sekundy, dobrze? Czekamy. Kończymy program. Muszę znaleźć zwycięzcę, bo... Ile mam jeszcze czasu? Ale dokładnie, jedną minutkę tylko. To nie jest dużo. Jedna minuta to jest mrugnięcie oka. No dobrze, ale zobaczymy, proszę Państwa. Zobaczymy. Udaje się na ogół. Wiem, że ta końcówka programu jakoś Państwa mobilizuje i na ogół udaje mi się znaleźć zwycięzcę. Czy będzie tak też innym razem? Mam nadzieję, że tak, ale no w tej chwili trzeba by się zmobilizować, wziąć telefon i do mnie zadzwonić. Czy udało się komuś rozwiązać to? Udało się komuś? Ja wiem, że to było ciężkie, że ciężko się na to patrzy, że to jest męczące dla oczu, dla mózgu, ale może ktoś lubi wyzwania. Trzy nazwy miast. Znalazłeś? Znalazłaś? Próbuj teraz wygrać 5000, bo nawet 5000 złotych możesz wygrać, jeśli te trzy nazwy podasz na antenie. Pięć, cztery. Kończymy program. Uwaga, ostatnia szansa, żeby podać odpowiedź. Uwaga. Dobra, proszę Państwa, bo kończy się program, a jakoś nie zanosi się na to, żeby ktoś miał odpowiedź. To na te ostatnie chwile programu za dwie zapłacimy. Za dwie nazwy znalezione. Za dwie nazwy miast wyszukane w tym tekście można wygrać nawet 5000 złotych. Proszę Państwa, jeśli ktoś miał te dwie nazwy wcześniej, to w tej chwili proszę do nas dzwonić. W tej chwili, bo za chwileczkę będzie za późno. To jest w ogóle... No taka oferta naprawdę last minute, a już nawet po last minute, bo last minute przed chwilą nam się skończyło. Dwie nazwy miast. Kto?
Dobra, spróbujmy po raz ostatni. Te osoby też, które mają dwie nazwy. Halo, był tam ktoś, kto chciał wykraść 5000, a miał dwie nazwy? Spróbujmy ostatni raz razem, wykręćmy ten mój numer telefonu i jak się nie uda, to idę do domu. Uwaga, 3, 2, 1, 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4 i proszę. Dwie. No to co? Jeszcze tu jestem. Jeszcze nie pokazaliśmy rozwiązania. Dwie nazwy, chociaż jedna osoba. Jedna osoba. Muszę kończyć, proszę Państwa. Dwie nazwy, dwie nazwy. Dwie nazwy, nie trzy, dwie. Aha, proszę o rozwiązanie. A witam, Ostruda i Hel. Ostruda i Hel, dobrze, dobrze, dobrze. Mówi mi reżyser, że dobrze, były takie. Lecimy z pytankami, dobrze? 1 kilogram bananów kosztuje 4 zł. Ile kosztuje 5,5 kilograma bananów? 1 kilogram 4 zł. Ile kosztuje 5,5 kilograma? 22 zł. Inne imię Boga Odyna to? Oj, nie powiem. To chyba z jakichś komiksów w Wotan. 4800 zł niestety. Nie tym razem, ale 200 zł jest Pana. Dziękuję przepięknie i gratuluję wygranej. Wszystkim Państwu dziękuję. Zapraszam za chwileczkę. Monika wejdzie do studia. Aha, ze swoimi zagadkami, także mam nadzieję, że może coś łatwiejszego Państwu zaproponuję. W każdym razie ja ze swojej strony pięknie dziękuję. Zapraszam na program za parę minutek, pięć minutek. Już będzie tutaj Monia. Miłego wieczoru. Do widzenia.